Cześć, cześć, dobry wieczór po kolejnej kolarskiej super niedzieli. Ponieważ mieliśmy Flandrię mężczyzn, Flandrię kobiet i górski etap Giro d'Italia kończący drugi tydzień zmagań. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze kolarskie wyścigi. Zaczniemy od Flandrii mężczyzn. Wyścig marzeń, rozstrzygnięcie marzeń. Jedna z tych Flandrii, która przejdzie do historii. Przechodzenie do historii różnych wyścigów jest zdecydowanie nadużywane. Natomiast dzisiejszy dzień to tak naprawdę było legendarne ściganie, które stało się legendą już w trakcie. Bo po pierwsze mieliśmy atak na Koppenbergu, który spowodował selekcję. Atak na Koppenbergu wyprowadzony przez aktualnego mistrza świata jadącego w tęczowej koszulce. Za tym, że mistrzem świata, czyli za Alaphilippem, poszli Van der Poel i Van Aert. Pojedynek Van der Poela i Van Aerta, czyli dwóch byłych przełajowców, chociaż momentami wciąż aktywnych przełajowców, dwóch młodych gości, Belga i Holendra, którzy wszystko na to wskazują, że będą decydowali o obliczu wyścigów klasycznych przez następną dekadę. Takim się wieszczy dwóch fenomenów, dwóch genialnych kolarzy, niezmiernie dynamicznych, niezmiernie uniwersalnych, bo przypomnijmy, że Van Aert wygrywa Mediolan Sanremo, Stradę Bianche, jest super górskim pomocnikiem na Tour de France, genialnym czasowcem i sprinterem. A z kolei Van der Poel również fantastycznie jeździ w klasykach, dobrze jeździ tygodniowe etapówki i łączy do tego wszystkiego kolarstwo szosowe, kolarstwo przełajowe, kolarstwo górskie. I tych dwóch geniuszy ściga się o zwycięstwo w najpiękniejszym z najpiękniejszych klasyków, czyli w pięknej Flandrii, dookoła Flandrii. Gdyby tam był jeszcze Alaphilippe z nimi, to byłoby w ogóle coś, co po prostu rozwala mózg. Natomiast Alaphilippe niestety popełnił błąd, gdy ta trójka uciekająca omijała motocykl, który już zjeżdżał na pobocze, żeby ich przepuścić. Van der Poel minął go bardzo blisko, Alaphilippe się zagapił, uderzył w motocykl i ma połamane kości dłoni. Miejmy nadzieję, że ta kontuzja szybko się zagoi. Ma czas do kwietnia, bo w kwietniu następna Flandria. Tegoroczny kalendarz jest naprawdę dziwny, więc mistrz świata będzie miał dwie szanse. I już widzimy, że Alaphilippe w sprzyjających okolicznościach, w sprzyjających warunkach jest w stanie walczyć dookoła Flandrii. Zatem ten gość, który był czwarty w Tour de France, który woził żółtą koszulkę i bronił jej w górach, ten gość, który potrafi wygrać na Mourdeuil, na Walońskiej Strzale, który jest mistrzem świata na górzystej trasie, również potrafi jeździć z tymi bardziej muskularnymi gośćmi, z byłymi przełajowcami, ze specjalistami brukowanych klasyków, takich jak Van Marke, Christophe i tak dalej, czyli z tymi wielkimi chłopami, górami mięśni po prostu, jest w stanie z nimi rywalizować. No niestety nie było go, a na finiszu o centymetry wygrał Matthew Van der Poel. To też jest ciekawe o tyle, że po pierwsze jechał on już na tym rowerze wcześniej, jako na prototypie jeździł wcześniej, no ale ten nowy Aero Todd Canyona jest podobno bardzo, bardzo szybkim sprzętem. To raz. Dwa, że wygrał na hamulcach tarczowych, pokonując zawodnika jadącego na klasycznych hamulcach szczękowych. I trzy, że jednak Van der Poel, chociaż jest tą wielką, wielką gwiazdą, nie jeździ w drużynie World Tourowej. Jego ekipa to jest tylko drużyna Pro Conti. Aleksander Kristoff III, to też warto podkreślić, najlepszy z peletoniku, który już był całkiem blisko za Van der Poelem i Van Aertem, ale nie dogonił. No i tyle mężczyźni. Jeżeli chodzi o kobiety, Chantal Black wygrała. O tych kobietach trzeba cały czas wspominać. Znaczy nie trzeba, warto, bo to ich ściganie jest również bardzo ciekawe. No natomiast przyznam się szczerze, że już w natłoku wydarzeń nie miałem na to czasu i będę oglądał odtworzenia. Zatem
tylko wspomnę. No i teraz Giro. I mamy, po pierwsze mamy zadymę wokół tego, co robi Bora Hansgrohe i postawy Rafała Majki, ale o tym powiem później, ponieważ gość, którego widzicie na zdjęciu, Theo Gegenhardt, zrobił rzecz wyjątkową, to znaczy pokonał dwóch zawodników Sunwebu. Sunweb wziął na siebie ciężar prowadzenia peletonu, nadawania tempa, nadał to tempo na podjeździe w Pianka Wallon naprawdę dzikie. I mimo to Gegenhardt był w stanie im poprawić w końcówce. To jest dość dynamiczny zawodnik faktycznie, ale istotne jest to, że on wytrzymał tempo nadawane przez całą drużynę. Ten młody Jay Hindley, który pomagał Keldermanowi, naprawdę spisał się świetnie. I Gegenhardt wygrał etap i on rośnie tutaj z dnia na dzień. Jego forma idzie wyraźnie w górę. Ładnie pojechał czasówkę, kolejne górzyste etapy jeździ coraz lepiej, zaczął troszkę wolniej, ale teraz wygląda na to, że moi mili, Gegenhardt jest w grze, kto wie, może nawet o zwycięstwo, ponieważ no, ten dzisiejszy etap był ciężki, niektórzy podejrzewali, że on może kończyć Giro, wygląda na to, jeżeli w dniu przerwy nie będzie jakiegoś covidowego pandemonium, to Giro jedzie dalej. Pogoda dzisiaj była dobra, podobno na Stelvio nawet się poprawia, więc kto wie, może nawet i Stelvio uda się rozegrać. No więc wygląda na to, że te góry będą, więc ten trzeci tydzień Giro, nawet jeżeli będzie poskracany, czy będą tam jakieś niewiadome, to on będzie bardzo ciężki. Słuchajcie, no różnice w generalce są niby duże, ale czego trzeba się spodziewać, to, że zawodnicy będą padali jak muchy, będą słabli. No, Joao Almeida obronił się wielkim wysiłkiem. Warto powiedzieć, że on miał wsparcie Masnady prawie do końca. Dobrze jechał Knox, więc Almeida jakby... Oczywiście pół podjazdu do Pianka Wallo wyciągnął sam i stracił sekundy, 37 dokładnie, plus bonifikatę, ale główną bonifikatę zabrał Gegenhardt. No i ten Almeida, on oczywiście tak na tle tej trójki, czyli Hindleya, Keldermana i Gegenharta, no wyglądał gorzej. Natomiast trzeba powiedzieć, że on pokonał i Majkę, i Konrada, i Bilbao, i Nibalego, i Fulzanga, i Pozzo Vivo, i McNulty'ego. W związku z tym oczywiście był wolniejszy i to może wskazywać, że on będzie słabł w kolejnych dniach i że tak naprawdę przegrana dzisiaj ekipy Sunweb i etapowa i w postaci nieodebrania Almeidzie koszulki lidera, więc była tak naprawdę sukcesem, tak? Ponieważ oni taktycznie są bardzo blisko wygrania tego wyścigu, bo zakładając, że Almeida jednak będzie tracił tu 30 sekund, tu 40 sekund, tu jakąś minutę, tu jakąś bonifikatę, no to Kelderman, który nad Gegenhardtem ma prawie 3 minuty, tam 2,40 około przewagi, no to jest bardzo dużo, nawet jeżeli Gegenhardt będzie rósł z każdym kolejnym etapem, więc wygląda na to, że oni są naprawdę na bardzo dobrej drodze do tego, żeby wygrać to Giro, tym bardziej, że to, co dzisiaj się działo na podjeździe w Pianka Wallo, jest rzeczą wyjątkową, bo Giro d'Italia mimo wszystko raczej jest wyścigiem, który na tych kluczowych podjazdach jest odrobinę wolniejszy niż Tour de France. A dzisiaj jednak tempo wypracowane przez całą drużynę Sunwebu i wytrzymane przez Gegenharta było dzikie. 38,56, czyli prawie 39 minut wysiłku. Średnia prędkość podjeżdżania 1740 metrów na godzinę. To jest strasznie szybko. Co więcej, według pliku ze Strawy wygląda na to, że McNulty, który przyjechał dość daleko, przyjechał 15 ze stratą 2,43, on ten cały podjazd średnio pojechał 6 watów na kilogram. Więc poziom tego Giro d'Italia, poziom tego konkretnego podjazdu był bardzo wysoki. Można tutaj się zastanawiać właśnie nad taktyką zespołu Bora, który jedzie dziwnie, tak?
To znaczy tam każdy jedzie na siebie i jakby odsuwając całą tą warstwę i otoczkę wsparcia dla Rafała Majki, bo on jest no, reprezentantem Polski, on jest zawodnikiem spod Krakowa, z klubu spod Krakowa, więc ja osobiście też mu bardzo kibicuję, ale bez względu na to, czy to Rafał Majka, czy Patryk Konrad, no oni, każdy jedzie sam, tak? Być może lepsza pozycja wypracowana wspólnie u podnóża podjazdu przy tej pierwszej selekcji spowodowałaby, że oni obaj mniej by się uszarpali, wjechaliby na przykład z Almeidą. W związku z tym nie byliby w generalce na 6. i 9. miejscu, bo Rafał Majka po różnych przetasowaniach trochę stracił, trochę zyskał, no i jest nadal 6, Konrad nadal jest 9. Niby status quo, ale Majka nadrobił nad Nibalim Pozzo Vivo i parę okruszków nad Bilbao. To mogłoby wszystko wyglądać trochę inaczej, tak? Natomiast wyścig jest długi, Rafał Majka jest znany z tego, że jeździ bardzo stabilnie, jeżeli tam nic złego się nie dzieje i być może on skończy na podium, kto wie. Natomiast no, też warto podkreślić jeden fakt, że Rafał Majka właśnie dzisiaj pojechał bardzo dobrze. Myślę, że on jechał na maksimum albo prawie maksimum swoich możliwości, mimo że dużą część tego podjazdu faktycznie wytargał sam, więc było mu niewątpliwie trudniej, bo on tylko jechał z Masnadą, potem jechał sam, więc no więc jakby też było na tyle szybko, że tutaj właśnie opór aerodynamiczny ma znaczenie, nadawanie tempa ma znaczenie, więc Majka pojechał bardzo dobrze, natomiast on prawdopodobnie nigdy nie jeździł szybciej, więc on będzie potrzebował właśnie wytrzymałości, kryzysów innych zawodników i cały czas prezentowania tej formy, którą zaprezentował. No taka jest kolej rzeczy. On tak jeździ, to jest jego poziom. Natomiast niewykluczone, że jeżeli wytrzyma to do końca, to będzie na podium, bo kto wie, co tam się będzie działo. Jakby już pokazywał, że w końcówkach wielkich turów on jest w stanie to tempo, które w konkretnych momentach jest niewystarczające do zwycięstw czy do miejsc na podium, rozłożone równomiernie przez cały wielki tur, wystarcza do zrobienia dobrego wyniku. Tutaj myślę, że też szkoda trochę, jeżeli chodzi o Borę, szkoda trochę pracy tego Włocha, Matteo Fabbro, bo on naprawdę robi świetną robotę i jednak trochę jazda taka każdego zawodnika na własne konto powoduje, że oni mają mniej sukcesów. I Peter Sagan ma mniej zwycięstw etapowych i Rafał Majka nie jest trzeci, a Konrad na przykład 5 w generalce, to by wyglądało dużo lepiej niż 6. i 9. No ale tak to jest. Trochę to trąca i przypomina tym, co tam się działo w drużynie Movistaru. Tutaj jakby obcojęzyczni komentatorzy troszkę się podśmiewają z tego. My oczywiście się denerwujemy, że to Niemcy i Austriak. Taka kolej rzeczy, no Konrad ma trochę prawo jechać na siebie, a trochę ze względu właśnie na sponsorów grupy, na swoją narodowość. Natomiast no myślę, że drużynowo, gdyby pojechali, to obaj i Polak, i Austriak mieliby lepsze wyniki. Ale słuchajcie, Giro nadal jest kontynuowane, wszystko na to wskazuje. Jeszcze tydzień, ciężkie góry, więc pewnie będą się działy różne ciekawe rzeczy. I z nadzieją na to, że wyścig będzie trwał, zawodnicy będą w dobrej formie i będziemy oglądali kolejne tak ciekawe etapy jak dzisiejszy. Zostawiam Was do dnia przerwy. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia i zobaczenia. Cześć.